Witam, witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Oczywiście przed wami, słuchajcie, Grand Prix sezonu numer 2, Australia. Jesteśmy oczywiście już po kwalifikacjach, no i teraz przed wami wyścig. To, co najważniejsze, to, na co wszyscy zawsze czekamy. Oczywiście pamiętajcie, że pod opisem filmu tutaj macie dostęp, macie linki do Discorda Ligi. Zapraszamy oczywiście do udziału, żeby było jak najwięcej kierowców, żebyśmy tutaj mogli się zmagać na każdym z torów. Także przed wami drugie Grand Prix sezonu numer 2 Australia. F1 Classic Series Liga. Już teraz gorąco was zapraszam. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, oczywiście zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał Ligi, no i wbijajcie na Discorda. Już teraz, już za chwilę. Przed wami Grand Prix sezonu numer 2 Australia. Liga F1 Classic Series. Zapraszam. Panie dobra, Polska. Ja jakby coś dodałem pogodę bezchmurnie. Masz szczęście. Polski język, fajny język, tak, bo pogoda tak jak była na oryginalnym starcie. Bo tak było na prawdziwym wyścigu. Nie, nie mówcie, że tam teraz będzie Kahira tak długo. Nie, proszę. Nie, dobra, jest. Czekajcie, nie dawajcie od razu tego. Nie dawajcie. Stop. Czekamy na badanie się topu. Nie, czekamy na wszystko. Wszystko być. Ma być tak, jak miało A nie, mi dali tą strategię, którą miałem. Lordzik, pamiętaj Lordzik Hardy i Darkoven Medy. Zaczęło się już odliczanie, jak ktoś. Aha, no bo dał kaczka i ja. Nie, ja tylko wybrałem opony, bo ja mam setup z automatu. Byleby nie wskoczyć DNF-em na starcie. Nawet lecimy po to. Dobra. Lecicie po to? No to leźcie. Powodzenia, panowie. Odwalamy Ferrari dobra. Z 2019 z Brazylii, będzie, nie? Będzie cud, jeśli nie wyspinuje nam na starcie. Akurat... Dobra, go, mate. Kahi. Dobra, powodzenia. Go, kim się nie o, załadowało. Powodzenia, pany. Narka, halo. Ej, no znowu nie mogę jechać, no. Lepiej od Clovera. Widzę, stoisz, Fałka, no. No, coś jest... Ała. Seber chyba nie przywalił w jedynce. A ja wystartowałem lepiej od Clovera, czuję się wyróżniony. Jesteś atak kaski na nerdzia! Wypchnięty szeroko nerdzio, wpięty. Jedziesz, Fałka? Dobra, nie mogę jechać. A co, pas ci nie dała, czy co? Ruszyłeś się. Naciskam też cały czas gaz i mi nie jedzie. Sterowanie sprawdź. Nie mogłeś iść na próbę czasową, czy gdzieś to sprawdzić, stary. Ale dałem i mi działało, a przy was mi nie działa, no. To my wywołujemy z memo. No bo na multi musisz inaczej ustawić. Bam, na multi zawsze ci da inno. Team Orders! O kurde. O, AMG wypadł! Aj! Jakie szczęście! 3 sekundy kary, nawet Team Orders! Clover! Kurwa, człowieku, ogarnij się. Ja cię hamuję, co jest? Clover, ja cię tutaj puściłem, ale następnym razem... Nie mów, bo ja zobaczymy, czy ty jedziesz, ale następnym razem... Nie mów mi tutaj Team Orders, tylko poczekaj na prostą, dobra? Dobra. Mogłeś to skończyć. No ja pierdolę, że ja czemu ten boli jebany nie hamuje. To tak sobie się hamulca? Hamulców nie. Clover, na następnym razem... No bo Clover, to się mogło tak skończyć, że gdybym ja tam ciebie nie zauważył, to by się... Bo ja tam cię zobaczyłem, dlatego ci zrobiłem miejsce, a to by się skończyło w taki sposób, że po prostu... Gdybyś we mnie walnął, to byś uszkodził skrzydło, jeszcze byś mnie wyspinował. Więc proszę cię, następnym razem poczekaj na prostą. To nie spinowało. Nie, bo nie. Ojej. Jak tam skarałem w pierwszym kółku? Jedź, baronie. No nie, co ja zrobiłem. A więc AMG już na pewno nie jedzie na jeden. Tak? Tam hardy i do mety AMG, co nie? No tak zrobiłem, ale raczej będę zmieniał jeszcze na softy, mi się wydaje, jednak pod koniec. Módl się no, o safety car. No to tego się wydaje, że... że nie. Na hardach safe. Jak w Abu Dhabi niejaki pan Jakub Press, Vettel 23,
potrafił w Abu Dhabi w 19 kiedyś w luku. Nie ślizga i nie się rozwaliłem skrzydło, kurde. A masz czerwone. Pierwsze. Żółte. Żółte. Olgika Tepa, będzie może atak. Nie da rady jeszcze. Dobra, Darkoven, jedź sobie. Mogłoby skończyć i dać. Nie wiem, kurwa, no naprawdę, dublujecie mnie. O! A to fajna niespodzianka. Dublujemy AMG? Tak, AMG. A ta walka z przodu jest. Nie, no ten boj się skręca, jeżdżą po wyścigu. Dobra, nie no, szkoda, no, że dopiero od drugiego... Ale polecieli tutaj na zator. Dobra, czy Clover, tak jak miało być, tak jest, czyli stracę szybko pozycję. Bo straciłem na rzecz Darkovena, chociaż nie wiem, chociaż by się to mogło skończyć okropną kolizją, prawda, Darkoven? Nerdzio poleciał z kimś tam za tor. Darkoven, ty tutaj jesteś? Jestem, tylko... Kto prowadzi w wyścigu? Kahir. Nie wiem nawet. Kahir chyba, tak, Kahir, bo tutaj idzie ten, kaczka. Wiecie, jakby to się skończyło? To by się skończyło tak, że atakuje mnie Darkoven, nie obraca i sobie... Oj, ale już prawie Nerdzio wyspinował! Lurdzika Tepa, Jezu. Dobra, skoczył szybko ten wyścig, bo ja chcę iść na Batmana, bo jest na TVN7. Mroczny rycerz, a ja Clover, prawda, że jestem fanem gigantycznym Batmana? Batgroup, oczywiście. Na profilowym go miałeś, to jest największe wyróżnienie. No, miałem go przez wiele miesięcy. Strateg, jaka strategia dzisiaj, Bawet? Ja jadę do 12 okrążenia soft, potem hard do mety. I tak bym podciął w sumie tak. Te ekipę nie mogę w tej grze! Co się stało? Przełącz się na coś innego. Po drugie okrążenia jestem dublowany, ustawienia mi nie działają, które sobie dałem, a dałem sobie na Australię, no świetnie, no. Gra komputerowa jest, nie wiem, bo wyrzucenie, naprawdę. A ty wcześniej na czym jeździłeś? Na kierownicy i normalnie zawsze wszystko działało. Na testach oczywiście musiało się, mogło działać, ale dzisiaj oczywiście się musiało zepsać. Nie wiem, kurwa. Słuchaj, ja ci polecam zawsze przed multi sprawdzać sterowanie. Bo ja raz tak miałem, że poszłem na multi, chyba ja z Kluberem. 15 potrafiła sterowanie resetować sobie randomowo. Nie, sobie. Ja tak miałem chyba dwa razy, jak zawsze jeździłem z Kluberem, że po prostu wchodzę w grę, naciskam pedał gazu, a to mi stoi. Potem się okazuje, że klikam prawą łopatkę, a to mi dopiero rusza. Bym w swojej ulubionej sekcji zakręcił, zgadnij jaki, Kluber. Szykana oczywiście. No ja będę wyspinował, gdybym teraz nie zwolnił. Ale to jest AMG, dramatyczne nie. Też. Ja nienawidzę wychodzić z tej szykany, to jest coś okropnego. AMG a już AMG miał flashback, jak powiedział do tej szykany, nie? Flashback by znalazł. AMG, a gdzie ty jesteś? O chłopie, ja dopiero dojeżdżam do tej szykany. On na Bahamach jest, nie? A no to... No Clover, to jest... DRS-u! DRS otwarty utknął, nie? Zdyskwalifikować cię powinni za to. Do boksu musisz zjechać, albo cokolwiek, nie fair. O kur... Nie, ja nie wierzę w tę grę! Głupi Clover. Samochód! Clover, ale wiesz, że... czy tak jest w każdym razie w 12. Jak wiedziesz zakręt z DRS-em, no to możesz łatwo wyspinować, to też mówię. Mam problemy techniczne. A mnie spędzi noc, no i co mam zrobić? Podrapać się. Silnik mi się jara, ja mam hamulce zjarane. O, właśnie się teraz podrapałem. A tylko chciałem DRS powiedzieć, nie? No nic, na pewno nie obronię tego filmu. Fałka, jakim cudem ty masz DRS? Lordzie, koleś! Kamul! Boże, nie kamul, Clover! Co się stało? Nie! Wirtual! Dlaczego wirtual? Clover, słuchaj, Clover! Mamy szansę, żeby prowadzić dalej w konstruktorce. A dlaczego Lordzik? Co się stało z Lordzikiem? Wyleciał, wyjechał... Na streamie to jest. Wyleciał za szeroko. Nie, no naprawdę, już nie, dlaczego on? Na moje szykanie. Kto wjeżdża? A kto nie wjeżdża, ja się trzymam. Darkoven, sorry. To ma drive-thru, przyznać się.
Dobra, nikt, macie farto. Dobra, Clover zjechał, ja zostałem. Bo to... Sorry, Darkover. Nie, nie, Clover, jakby ten wiesy wjechało na 12 okno, to byłbym w raju. No bo teraz to mi się kompletnie... To nie opłaca żółta flaga gdzieś tam, tu jest strata. No nic, Clover. Szykuję się, że jeśli nikt nie... Że jeśli... Jak się skończy wyścig, to ja dojadę szósty, jeśli nie... Ja mi skrzydło angiel... zatkało się na DRS-ie, nie mogłem jechać. A już się naprawiło? Tak, naprawili mi na pit stopie. Kurde, niesprawiedliwe. Przyfarci mi się BSC. Dobra, Clover, dojedź mnie, to zrobimy małe orderstwo. To na świeżych metach, więc jadę. No, to miarę cię dogonisz, ja jestem na dół. No, 32%. Ej, 32% to dotrzyma do 12 okrążenia? Z takim zrzuciem, jakie masz, będzie 60, to około 70 na... będzie a, około 70 na ostatnim, na 12 kółku. A, to luz. Nie no, bo jak dzisiaj pojechać... Nie biję się dzisiaj w 100% pojechać właśnie na jeden pistol, a jakbym teraz zjechał nawet na hardy, to ja bym tego nie dotrzymał właśnie. Ja dzisiaj chcę właśnie na jeden pit jechać. Bo na 2 miesiące. Ja sobie miałem wymuszony pit stop, nie? Więc no troszkę lipa. No Clover, ty jedziesz na 2. Muszę, no. Bo... na softy. Po prostu miałem wymuszony pit stop przez awarię DRS-u. Traciłem sekundę na kółku, bo po prostu nie mogłem... A tak z ciekawości mogę zapytać, kto prowadzi, bo wiem, że Nerdzio jest trzeci. Chyba Kahir. Kahir albo Kaczka? Tak, Kahir albo Kaczka. Chyba a Kahir, gdzie jest Angie? Z ciekawości. Nie. Ja was gonię, a ten wygrywam. Zwolnienie, ale po prostu... Zdałem sobie was w pewnym momencie, że tam jest do 60 ograniczenie, nie? A i dostałeś karę. Nie. Po prostu Darko mnie przywalił. Nie wiem, kurwa, nie powiem. Aaaa! Bliżej karbon. Jakby ktoś na to punktuje, to posiew, więc... Fałka, musisz liczyć ze swojej ręki rosa otwarty. I jedziesz sobie po pierwsze punkty. Ale nie może botem jechać, więc... A to on jedzie botem? No tak. Nie jadę botem, chyba cię coś drze. Ja jestem po prostu dublowany przez was. A. Kto ma takie... Jakby nie wiem... Trawa banda, koniec! Ja nie wierzę! Clover! I wszystko zostało w moich rękach, BSC. Dlaczego wirtualny, no to gra mnie chyba nienawidzi. Clover, no nie mogę się w innym miejscu walić. Ej, teraz szybko! Czy hardy mi wytrzymają do końca, czy nie? Nie! Nie, dobra, ja. Co ja odwaliłem, Boże! Dobra, jednak Bóg istnieje, będę miał punkty, ja pierdolę. Pierwsze no, punkty, jeśli dojedziesz. Clover, trzymaj kciuki. Jezus Maria, co ja zrobiłem? Dramat tego kierowcy. Złapałem trawę na wejściu z szykany. Tak. Dobra, hamuj, bo zaraz dostanę drive thru. Kurwa, hamuj. Zjeżdżam, bo skrzydło oczywiście, jak dobra. Trawę na wyjściu z tego z szykany złapałem i już nie było jak tego uratować. A ktoś tutaj niedawno mówił, że ta szykana jest nawet spoko. O jest. Dobra, no i teraz pozostaje pytanie, czy... Co i kiedy się wydarzy? 10 sekund do Darkovena, który jeszcze chyba zjedzie. Ja trzymam do 12 okrążenia. Na pewno sobie wydarzy ten wartę. Ojej, co ja zrobiłem? Nawet punktów nie będzie. Clover, jak byłby safety car, to ja byłbym w raju, bo ja byłem przydalnie przy stopie, to ja bym sobie zjechał też na metę. W raju, bo bym mógł was sobie dogonić. Kahir tak w boksie. To nie fałka. Fałka? Po co znowu fałka? Bo oczywiście skrzydła nie mam, bo nie mam ustawień, bo oczywiście nie wiem, ta gra jest do... Nie, Fałka dzisiaj robi pit stop challenge. Wykorzystać wszystkie opony. Już wykorzystałem. Jeszcze łatę inter. Nie no, klawę. Co ja zrobiłem? No i właśnie odbywam karę przez... Szczerze, ta Australia, który tak strasznie nienawidzę, może się dla mnie okazać coś.
Beatrice, ja przystąpiłem tutaj do tej rywalizacji, zmyślę, że będę tam na samym końcu gdzieś jechać. I że się rozwalę na pierwszym okrążeniu. Według mnie powinien być kolejny restart przez to, że miałem błąd. Ale ruszyłeś, jakbyś nie ruszył, to byłby... Nie ruszyłem, stałem! No, stał. Ale teraz ruszył. Tak, bo bota wstawiłem i jechałem chwilę na bocie do momentu, aż nie naprawiłem tego. A i tak jadę bez ustawień. To jest dramat, co ja zrobiłem po prostu. Ja cię nawet doganiałem, to były 2 sekundy na sektor, więc na spokojnie bym cię dorwał. No bo jechałem bardzo powolutku, ojej! Teraz ewentualną stratę, bym dalej był w wyścigu i ty byś mnie puścił, to bym mógł nawet wygrać dzisiaj. Ej, Clover, i ja teraz robiłem bardzo podobne do ciebie. To jest właśnie, złapałem trawę, ale szybko zacząłem hamować. A ty, Clover, leciałeś po prostu, a nie, że hamowałeś. Ja jak widzę, leci, Ja po prostu wyjechałem szeroko, zapałem trawę, jeszcze na pełnym gazie jechałem, po prostu liczyłem, bo z tym wyciągło mnie. Zahaczyłem kołem o trawę i po prostu już poleciałem, nie byłem tak tego wykontrolować. Ja też właśnie wyjechałem za szeroko, tylko tak, Clover. Jak widzisz, chociaż leciuteńkie, nawet takie minimalne, można nawet powiedzieć, uścisk, to pamiętaj, od razu hamuj, pedał, blokuj koła, wszystko. Tak, dokładnie, ja tego nie zrobiłem i wylądowałem w bandzie. Nie, po prostu to było takie coś, że ja nawet nie poczułem uścisku, po prostu dotknąłem trawy i poleciałem. Po prostu leciałeś na full stempem. Po prostu, najlepiej jest po prostu, tutaj, widzisz, że już ci bolid lekko zaczyna wariować, co nie? To od razu hamuj, nie patrz się na nic, że wyprzedasz czy nie wyprzedasz, po prostu... Hamuj, blokuj te opony, nie wiadomo jak. Ja już, gdybym Jarek w pierwszym sezonie właśnie nie hamował, to ja bym nie dojechał z 5 wyścigów, które dojechałem, bo było takich właśnie parę sytuacji, po prostu bardzo ostro hamowałem. Nie, naprawdę. Przesadziłem, no. Naprawdę zahaczyłem odrobiną koła i po prostu nie było czego zbierać. Poleciałem i nie było tematów. A gdyby był jeszcze jakiś safety car, to było nawet tempo to wygrać dzisiaj. No bo ty dostajesz, można powiedzieć, darmowy pistop. Na przykład ty jechałeś strategią 2, ja jedę strategią 1, ja się tutaj wytrzymuję. Gdzie jeszcze najgorsze było to, że ta strategia 2 była po prostu wymuszona. No bo jak widzę, bo ci się zaczął DRS. Aha, ci już mnie do boksu ściągają, ale nie, przepraszam. Ja chcę mieć spokój i jechać na jeden sposób. Oka, wkurzyłem się, bo naprawdę było tempo, żeby to wygrać, jeżeli byłby jakiś safety car. Spokojnie. O, Kaczka był w boksie, trzeci jestem, ale fajnie, zaraz będę mówił. Bo te opony już się podają powoli. Kaczka jest na jednym stopie chyba. Raczej. Tak, Kaczka jedzie na jeden stop. Ty, czekajcie. Czekajcie, a jak ja bym zjechał teraz na hard, na medy, to bym dojechał? Raczej. Co robić, Clover? Ja bym 2 okrążenia jeszcze przeczekał na hardach, a potem bym jechał na medy. Ja bym pocięł jeszcze 1-2 kółka i założył medy. Dobra, się tak kupowałem medy na zjazd. Mam 50% zużycia. Dobra. Cisnę do 64, nie wiadomo co będzie. Się do tabelką pobawić, ale mnie nie mówcie, że mnie będzie tu atakować, czekaj. Nie mówcie. Nie wciskasz tutaj, patrzcie. Boże, jedź sobie, jestem zły na siebie teraz. Jedź, szalony człowieku, i zostaw mnie w spokoju. Nie wiem, czy ty, Clover, widziałeś moją walkę z tym Kahirem, czy Asterberku. Nie, na razie zabawiam się wynikami wyścigu. Wiecie, gdzie mnie atakował Kaczka? Kaczka mnie atakował w tej szykanie. Byście wyjechali koło w tą szykanę nieszczęsną. Dobra. I ja byłbym po tej szerszej stronie. I wiecie, jak to by się skończyło. Okej, widzę, no. Wiem. To naprawdę tak zły do wyścigu, że potem to się odwaliło. Potwornie powiem szczerze. Ej, ja w tym momencie wyjeżdżam 5. Ło cholera. To... Klobet, sprawdź szybko, ile 5., 4. miejsce to jest punktów. Kimś. No bo byłbym w dobrej sytuacji. Teraz jeszcze trzymam się blisko Kaczki. Czekaj. 10. to będzie Lordzik. A, to był na czarnym. Pierwsze 8 punktów. Ile jest za 8 miejsce punktów? 2? 1. 1.
Też mogę zacząć zająć się w sumie wynikami, bo tymi wstępnymi, bo i tak. Ile Rodzik miał kar? Czy w ogóle jakiś miał? A czy to jest jakaś różnica, jak się rozwalił? Dwie sekundy na jedno okrążenie odrobiłem, Bawę. No właśnie. Post drill. Teraz nie do ciekiery, ile mam? 69, nie, trzymam jeszcze jedno. Ale te softy już w ogóle nie trzymają, powiem. O, prowadzenie, proszę. Ja? Jakie prowadzenie? W konstruktorce o tym chodzi. A, no dobra. No, postaram się. Muszę być przed ANG, to jest... Ale ci nie pozwolę być przede mną. Ja też nie. Ktoś jest w boksie i to jest ktoś... Ja wyjedę za nim, to był nerwio. Ale nie zapomnij o Szarku jeszcze. Szark nas może jeszcze wyjaśnić. I to właśnie Szark. Po tym byś ci go powinien zostać liderem. Chyba, że coś się odwali. Nie, jeszcze nie przesądzajmy. Nie stawaj jeszcze kropki nad i, jak się to mówi. Nie działamy z góry na niedźwiedzie. Szczerze, wiecie kiedy byłoby śmiesznie? Jakby w tym momencie się okazało, że wyjeżdża ten VSC. Ale po prostu babeczasz w domu. Powiem tak, nie dzielmy skórę na niedźwiedziu, jeszcze może się wiele w tym wyścigu wydarzyć. No bo ja jesteśmy... Jestem przepotwornie zły na siebie za to, co się odwaliło. Klover, ja mam niestety taki odruch, że zawsze jak widzę, że wyjeżdżam szeroko w tą przykanie, bo po prostu hamuję. Ile wleży, no bo niestety nie, mam złe doświadczenie z kontrolowaniem w ogóle. No. Jeszcze 16, 17. Ciężko to powiedzieć szczerze. To inaczej było określić. Clover, teraz właśnie zrobiłbym to samo, ale tak jak hamował. A czajesz, że jeszcze ktoś wykręcił fazę z lapa teraz, ostatnio? Czy nie? Ale pewnie AMG to zrobi. Dobra, AMG. Jeszcze mogę to już jest czas, żeby wjeżdżać do boksu. Wymienić skrzydło, nie. Ja zawsze wolę dawać, że wymienić skrzydło, nie. Bo ta gra często takie rzeczy odpierdziela. Jaki to jest kolor ustawiony? Mogę dać nawet wyniki do paru osób. Ale czekaj, to jest ten kolor. Dobra. 2,6, niezły pit stop. Kurde, Darkoven nie może mnie wyprzedzić. Wyjadę. Pewnie na szóstej pozycji. No powiem, że zobacz. To mi wolno chodzić. TMF. Czekaczy był. Tutaj na niebie. Dobrze, na to czekałem, aż Darkoven popełnił błąd i to zrobił. I to jest kolor. Ja też tu nie chyba po 3 punkty. Kurde, ci z przodu są naprawdę daleko. Popka nie było. Nie może. Powiem, że twoją maksymalną pozycją, którą uzyskasz, to będzie możliwe. Znieść na dół. I dalej już. Aha, srebro jest na 45 sekund. Głupi błąd. A srebro jedzie, dobra, strzelaj. Kamula nie ma. No nie, Kamula nie ma, Kamul ma ścigałkę. Ojej, teraz błąd się przyniósł. Cała Polska płacze. O, najszybsze okrążenie do Nerdy 1. 26. Wtedy nie było. Nie, tyle się przed nim broniłem i błąd zrobiłem. Tak jest. Za szeroko wyjechane i GG. Ach! Odwoliłeś się... A ty AMG już nie zjeżdżasz. Nie wiem. No i dlaczego mam DRS znowu, jak jest przede mną? No bo tak już w punkcie detekcji. W punkcie detekcji mógł być przed. W punkcie detekcji mógł być za tobą, wiesz? Co tam ciekawego u was? U mnie? Ja się wlekę szósty. Kara, na kurwa, błąd za błędem, ja pierdolę, już jest chuj. O kurde. Nie, ja liczyłem, że... Nie, ja szczerze liczyłem, że wyjadę piąty, bo myślałem, że Darkoven jest tam od ciebie dalej, a nie, on był za to robił. Naprawdę, jak ja jestem zły na siebie teraz po tym, co odwaliłem, to jest przepotwornie, nie?
tak, tak po prostu potencjalne podium, a one zwycięstwo po prostu przewalić w taki ułomny sposób. No niestety tak czasem jest, na przykład, nie wiem, czekaj, podam ci jakiś ciekawy powód. Na przykład Mikersil w LDA w 2000, F1 2018, kiedy jeszcze mieli sprint, jechał na pierwszym miejscu i na ostatnim okrążeniu właśnie w tej szykanie wyleciał. Więc to, że jeden wyścig tu, jeden wyścig tam, to jest kurde, tamtym. Że jedziesz po pierwsze miejsce na otwarcie sezonu, a robisz. Na Big Farfosa. Jest to na ostatnim okrążeniu, kiedy masz... Kurwa, ale błąd teraz, ja pierdzielę, jak się przyszedł. No dobra, jeszcze 10 wyścigów. Tak, 10 rund do końca, więc na spokojnie. A sobie streama odpalę. Jaka jest następna runda? Niemcy. Nie, tor. AMG tam nie ma. Tym przypadkiem to będzie rozwałka moja. Ja wolę być zawsze po tej lewej stronie. Dlaczego? Bo tam zawsze... Nie wiem, dlaczego tak mam, zawsze jak tam jeżdżę w karierze albo na multi, to ja tam zawsze właśnie... Słuchajcie, nie wiem dlaczego ja tak mam, ja tak mam po prostu zawsze i nie wiem dlaczego, że po prostu jak w karierze są na multi, zawsze jak jest ten start, ja tam zawsze wyjeżdżam szeroko. Nie wiem, taki po prostu odruch, że po prostu nie chcę zrobić żadnej kolizji. Pewnie AMG to będzie PP, to się nic nie zmienia. Bo AMG to jest mistrz pole position nasz. Ej, Babet, jakie cudem ty do mnie tracisz? Możesz mi to powiedzieć? Straciłeś sekundę ponad na tym okrążeniu, na tym sektorze. Ile niby straciłem? Sekundę na tym sektorze. No bo na trawnik dojechałem. Cicho są, nie? Nie, tak to, AMG my jedziemy po 70 na okrążenie te szybciej. Teraz po prostu, bo ja wyjechałem szeroko. Na szczęście nie w szykanie, bo to będzie... Dobra, chyba skończę piąty ten wyścig, mi się wydaje. Tak, bo ty dojedziesz. Jakie na wyżej nie ma... Nie dojadę na tych oponach, co ty? Czym? Iż mam ponad 45 zużycia. Co dojedziesz na szczęście? Jak będziesz spokojnie jechać 10 okrążeń, 17, powinieneś... Szczerze, zabraknie ci 2-3. Jakby nie, szczerze, byłoby ciekawie, jakbyś postarał się ci coś do końca. A poza tym ja raczej będę fastest lapa chciał mieć, nie? Więc i tak zmienię na softy. To tę masakrę na streamie, wyglądało to bardzo smutno. Ale co, twoją masakrę? Tak, moją rzeźnię, to co się stało ze mną. A to ja to chcę zobaczyć, szczerze. Powiedz mi tam, która minuta tam było to było. Jedna około 18. Umiera już 51%. Co tam u was? A ja sobie jadę i nie widzę końca, bo to jest nudny wyścig po raz kolejny. Nie, szczerze, dla mnie jedynym takim ciekawym wyścigiem, o którym mogę powiedzieć, że miałem dobre tempo, to był sezon pierwszy Węgry. Wprawdzie tam była dopiero piąta pozycja, ale no walczyłem tam ostro z tym, z Mikusem. Pamiętam, że Mikus chyba dojechał czwarty, ale wiem, że na pewno to był jedyny wyścig, gdzie albo przed Kurzakiem, wiem, że na pewno z jakimś maklerem. Ale on mnie wyprzedził, ale... Z Kurzakiem nie mogłeś dojechać, bo on się rozbił w pierwszym okrążeniu. A no to trzeba było utelnić. Albo nie wiem. Nie wiem, ale wiem, że ktoś z tych mocniejszych na koniec. To ja tam, to było sobie takie coś. Przez 10 okrążeń w przednim broni, on mnie na ostatnim okrążeniu wyprzedza, ale przez kary jestem przed nim. Ale no, dramat. Ale wiem, że tam na ostrowskim nie walczyłem, że to było takie coś, że po prostu tam miałem takie tempo, że trzymałem tempo, nie, to był 104 albo 105, bo trzymałem bardzo dobrze jego tempo. Ej, Bawet, dasz kierowca przed tobą i powiesz mi, ile mam kar? No Jezu, zaraz, czekaj. To dojadę na jakieś bezpieczne miejsce, gdzie będę się grał. Dobra, Clover, poradzę się ciebie, co? Powiedzcie, słyszeliście mnie? Halo? No co? Ile tak na ciśnięciu na maksa wytrzymają softy? Ile masz teraz procent? Ale, no, co nie ma znaczenia, 50. 55 chyba nawet. Ale nie, no zmienię na nowe, nie?
Jakbyś jechał cały czas tempem kwalifikacyjnym, czyli po prostu kółko w kółko tempo kwalifikacyjne, to tak z 7 kółek, może 8, 9. Masz 6 sekund kary, masz 6 sekund 9 kary. Max. Okej. Okay. 9 max. Przeżyją. Dobra. To jeszcze muszę dotrzymać na tych. Ja mam chyba tyle samo. Bo ja wiem, że na pewno dostałem na pierwszym okrężeniu karę, że... Ty masz 3 nawet, sprawdzałem ciebie. Ja mam 3? To w takim wypadku spadnę za Hugo, spadnę za Kaczkę, spadnę za Nerdzia, za Kahira, za Darkovena... Nie, za Darkovena w sumie nie. Krover! Krover! Jak? Czyli ja będę liczył po tym wyścigu GR6. Teraz ci powiem. Teraz mam chyba... To jest tak, i Krover, jakbyś mi policzył, że jak dojadą tak jak dojadą, a ja dojadę piąty plus fastest lap, to czy stracę prowadzenie? AMG, od razu ci mówię, jest twoim temem. Czekaj, piąty plus fastest lap, czekaj. Jeff mówi, że zyskujemy do ciebie 30 na okrążenie. No ale cały czas masz 15.3, to nie wiem co on tam mówi. Będzie miał 10 punktów. Ale było 16, Krover. Boże, AMG było 16 i 4. Niemożliwe. O, teraz straciłeś na tym sektorze. Punktacja. Czwarty. Okay. Miałeś 15.3, jest 15.7. No bo jest naszykana. Kaczka będzie miał 8. Kto ma was slapa? Na razie nie wiem, ale raczej ja będę miał, bo zjeżdżam na softy pod koniec. Okej, Nerdzio jest trzeci. Dostanie 6 punktów. Będzie miał 14. Jak ty będziesz piąty z fastetami, dostaniesz 5, będziesz miał 15. A ja? Czekaj, jeszcze mówię. A ja? AMG będziesz według mojej wyliczeń punkt przed Nerdziem. Ale było teraz. Ty będziesz czwarty, to 5 punktów. 5 punktów. Nie, ja jestem, nie, jestem szósty, jestem szósty. A to będziesz, ale na koniec wyścigu, tak załóżmy. Nie, licz jako szóste dobra. Miejsce. To szóste, to w takim razie będziesz miał 3 punkty, będziesz miał punkt 9. No spadniesz, tak muszę na spokojnie to policzyć. 17,5 nawet już masz, straciłeś tak, ogrom. Tak, bo przestrzeliłem trzeci zakręt, tam poleciałem na żwierka. Okej. Komentatorzy są bardzo ciche, musiałem głośność DCB na 20 w komputerze, a zazwyczaj na 6, na 6 latam. Jeśli na telewizorze... Kogo ja doganiam? Fałkę, jak to jest możliwe? A to chodzi z kółko w plecy. Dwa. Chyba. Nie wiem. Nie liczę. Straciłem, przestałem liczyć już. No czyli Krover tak. Stracimy na rzecz, będziemy chyba trzeci w końcu też, bo stracimy na rzecz kompakta, na rzecz Sharka chyba, bo oni tam wysoko gdzieś jadą. No, Nerdzio jest trzeci, to on na pewno nas wyprzedzą. Tak, oni nas na pewno wyprzedzą. Jak jest szlak, ale jestem zły na siebie teraz. Czekaj teraz kolejny tydzień na tę sobotę, żeby się odgryźć, nie? Tak. Najlepsze jest to, że w tej sobocie znowu możesz zwalić, nie? O, 16,8 ale tak. Nadrobiłem ci dla mnie. Jestem przepotwornie zły na siebie, po prostu mały błąd. Poleciałem w bandę, już nie dało się tego uratować. Liczyłem, że może wyspinuję jakoś na tora, by nie dało rady. Przywaliłem w bandę kołem, no i nie było czego zbierać. Kaczka przejmuje prowadzenie wyścigu! Ale... To dobrze. Kogo wyprzedził? Kahira. Odpalił moc tego, moc Orlenu. Dobra, ja muszę teraz zjechać. Bawet, wyprzedzisz mnie. Trudno. Muszę zjechać. I tak mi wyprzedzisz. Bawet, rady tak konstruktorkę. Najgorszy jest fakt, że patrząc na moje tempo przed kraksą, to jestem jeszcze bardziej zły na siebie, bo wiem, że mogłem w tym wyścigu spokojnie o podium powalczyć. No bo jechałeś fenomenalnym tempem. Bo ja do ciebie 2 sekundy w sektorze jednym odrobiłem. Przed kraksą. No pamiętam. Ja teraz robię rekord drugiego sektora. Ciekawe. Prędzej niemożliwe. Nawet gra kłamie. Slapa. Gra kłamie. Damy radę. Gra kłamie. Ja natakuję to, że na pewno. Teraz zyskam pozycję na rzecz AMG, żeby ją chwilę później stracić. Broń się, Częstochowa do mety. I Kaczka dalej prowadzi. Ale jest na medach. Kahir jest na hartach, będzie ciekawie. Jesteś dużo przed tym, Bawek. Muszę się naprawdę na
napracować, nie wiem. Albo ja zrobiłem rekord drugi wczoraj. O, kasir wyspinował! Nie wierzę! Dopiero teraz ten żart! Jak wyjechałem z boksu przecież. To jest dramat, to się niesamowite! To jest dramat! On jechał na podium w Abu Dhabi, teraz jechał po zwycięstwo. Nie, ten kierowca jest niesamowity. Co za dramat! Nie wierzę w to! W tym samym miejscu czwarty kierowca zostaje złapany przez to pobocze. Czwarty kierowca. Będę piąty. A więc Clover, będę piąty na koniec. Czterech kierowców tam. Nie ma szans, nie będziesz nawet. Będę. Nie. Ja już widzę, jak to pocisną, chłopie. Nie, no przecież ja mówię, że będę piąty. Dlatego, że się tak robi. A, no to co? No, a to ty myślałeś, że nie przed tobą będę. Ej, ta reakcja komentatora jest piękna. Jeden się drze, uj, to rzucił okahirem. Ojej. Takie bezduszne ojej po prostu, nie? Takie bezduszne po prostu ojej. Na pewno jak się zobaczy, ale po prostu... Trzeciego w tym miejscu złapało, to jest po prostu niesamowite, co się dzieje w tym wyścigu. Powiedzieć ci prawdę, który jechał w tym momencie kafir? Kto tu stoi? Ale że fałka? Nie wiem, no nie chce mi się naprawdę już. Nie chce mi się nawet... Ale będziesz miał punkty. Dojeżdżam tylko po punkty, a tak naprawdę mi się... Możesz mi przepuścić fałka, bo ja tutaj cisnę. Ale jedź, ja będę duchem. Co za gość, ale ja nie widzę punktu do hamowania. Dobra, dzięki. Ale... AMG, sprawdź, ile ja mam kartek ciekawości, bo pewnie mam z 8 już. Ile ma kahir tych kart? Wiecie, ile kahir miałby punkt, jakby w tym momencie doliczając zjechał drugi? Ojej, ale błąd był. Chyba było 8. No, o, i w Abu Dhabi 6 by zdobył, bo on by mnie tam na sobie wyprzedził. No to byłoby, wow, dobra, AMG mnie już doganie, ja go zaraz. Jakim cudem ja już mam 4 sekundy do ciebie? No bo ja wyjechałem ze szeroko. Czekaj, ile miał Kahir Kar, bo zaraz zobaczę w sumie. Czekaj, jak ja mam mógł być opon? 39% na to na ludzie, dobra. AMG, Bawet z twoimi karami, poczekasz na prostą, jak nie będziesz go ganiać, to ty będziesz doganiać, poczekasz na prostą. A Zarkowy w ogóle drive through dostał za tego, za przekroczenie prędkości na piątym kółku, nie? Aha. Nie! To kolejny? Tak, ten sam zakręt, już leciałem driftem. Serio, Darkowy dostał drive through? Kahir bez kar dostał. Kahir bez kar. Ładnie. Kahir by wygrał. Gdzie miałby 16 punktów w sumie. Bo ja jakby dojechał w Abu Dhabi, dojechał tutaj. Ale AMG to Kahira nie ma w tym wyścigu. Ale czwartego kierowca tam złapało. To jest niesamowite, nie? AMG czwarty kierowca. Nie wiem. O. Czwarty kierowca w tym samym zakręcie. A weźmiemy studio po wyścigu. AMG, proszę cię. Nie zepsuj mi wyścigu. Zrób jakieś w miarę normalne atak. Proszę. Tylko mnie nie blokuj, bo ja jestem, chłopie, wiesz, napalony na tą czwartą pozycję twoją. Nawet kiedy studio po wyścigu? Nie będzie konferencji. No ja, ale studio, że my tam siedzimy jak te ziomki. No Bawet, ale nie chcesz szybciej. Pewnie teraz wyspinuje, nie atakuj mnie. Ale nawet takie studio, że siedzimy jak te ziomki z Polsatu na tym i gadamy o laptopach darmowych. Kurde, chłopie! Co? Zawał. SMS-em wysłał zawał. Co ty robisz? Powiedz mi, co ty robisz? Co ty robisz? Ja cię uszedłem. Ale i tak cię wyprzedzę, ty mi tak zajechałeś drogę już. Jedź, bo ty jesteś nieobliczalny. Broń się dobrze, kontynuuj. Ale on się nie obroni, nie ma szans. Da radę, wierzę. Ale ja się nie bronię, ja po prostu zjechałem, żebyś ty mi nie zrobił. Daj bomba, a ty we mnie zarąbałeś. Ty się bijesz śmiesznie. Dobra. Żółta flaga! A to pewnie to. No idioto! Kurwa, AMG! Człowieku, co we mnie uderzasz? Kto wyspinował? No co ty? Pięć kółek straty, nie? Ty jesteś jakiś pojebany, człowieku! Zdaj bombowałem cię, bo już mam cię dość. Tak, rozjebałeś mnie. Nie rozjebałem cię. To dlaczego ja mam skrzydło w stronę? Ja mam całe żółte przez ciebie, dzięki! Pojebany. Debili. Kurwa, zawsze w tej samej czekanie. Zawsze w tej samej jebanej czekanie. Czwarty kierowca tam się rozwalił, nie? Czwarty. Tak, to byłem ja. Wiem o tym. No wiem. Pisałem, że witamy w klubie.
No, to AMG, po prostu... Co? Nie rozumiem cię, ty robisz tutaj bomba, a potem po prostu zamiast skręcić w lewo, to po prostu mnie jeszcze bardziej wypychać. Skręcałem po prostu cały czas w lewo, a poza tym ja już i tak mogę cię zgłosić za to, co ty robiłeś przede mną. A to mnie sobie, ale daj mi nagranie z tego twojego daje bomba, ty mnie to... się ciebie zgłoszę, dobra? A co, ty nie masz, co? Co? Mam ci dać nagranie z mojego daje bomba. Tak. I co jeszcze? I tylko to. Ile fałka ma kar? Zero. Okej. Okay. One lap. No bo ja się przy tej obronie... Można zmienić raz linię jazdy. Raz. Ale stary, ty wyjechałeś na trawę, ja cię wyprzedzam i ty nagle z dupy mi wracasz na tor. Co to ma być? No co to ma być? No ja ci to pokażę. No to pokaż mi to i też pokaż mi tego swojego wspaniałego dyzbomba. Bo chcę to po prostu zobaczyć. Co wy robicie? Co wy bierzecie? No jak chłop jest tak napalony, żeby mnie wyprzedzić, że ja się przed nim bronię raz i zmieniam linię jazdy tylko raz, a on po prostu zmienić toru jazdy, kiedy ktoś mnie nie może wyprzedzić, to po prostu we mnie... Ale kiedy ktoś cię wyprzedza, nie może zmienić toru jazdy, nie rozumiesz o tym? Ale on był jeszcze za mną, ale on był jeszcze za mną, jak się bronisz, to możesz mieć tylko raz tor jazdy, jak się bronisz. No właśnie, a ja się broniłem, mnie w ogóle nie kalił. Ale raz tor jazdy. No a ja, no, a AMG ile razy zmieniam? Ja tylko raz zjeżdżałem, żebyś mnie nie zdejbombował. Okacka ma 3 sekundy kary. O Darkoven ma 3. Na koniec wyścigu zbiorę sobie kary. AMG 3. Fastest lap, co chłop zrobił? Prostu, a to Shark będzie prowadził konstruktorce. Jak ty chcesz tak wyprzedzać, to ja współczuję wszystkim ligom, w których ty jesteś. Żeby atakując, uderzać w gościa i to jeszcze specjalnie, by go wypchnąć na trawkę, to powodzenie. Nie, widziałem sytuację, musimy nagranie dostać, żeby to ocenić. Ale ja wiem, czy tak czy siak dojechał za nim, no ale po prostu zamiast sobie poczekać na prostą z DRS-em bezpiecznie, to po prostu cię dupę wpieprza. Ale nikt mu nie, ale no po pierwsze nikt mu nie każe czekać na DRS. Może sobie zaatakować gdzie chce, no jakby no, ale to jest zabronione. Ale ja nie zrobiłem tego, bo tak wyprzedzam, tylko po prostu ty mnie już tak wkurzyłeś, że ty tak dziadów swoje jechałeś, że mówię, zajwąbujecie i tyle. Tak, no, ale w po pierwsze, sposób... wyprzedzać może nie jest zabronione wyprzedzanie w jakiekolwiek miejsce toru. Dobra, ja wychodzę z naszego toru. No ale człowiek, żeby... Ale słuchaj, Clover, patrz, widzi, że nie może wyprzedzić, że go blokuje, to on mówi, nie będę go wyprzedzić, zrobię mu tutaj bombę. W tamtym miejscu akurat zjechałeś na zewnętrzną, więc wewnętrzną miałem całą wolną. A potem zjechałem z powrotem na wewnętrzną. Nie, ja byłem na zewnętrznej i zjechałem na wewnętrzną. Żebyś sobie na mnie zdejmowała, to po prostu na chama się wpierdzieliłeś. Dobra, przepraszam i tyle, ale ty już, chłopie, tak dziadowsko jechałeś. No kręciłeś się na tym torze. No i co, że się dziadowsko jechałem? To nie oznacza, że jak... Ale sam jechałeś po chamsku, więc ja cię po prostu tak oddałem i tyle. Słuchajcie, jak Lewis Hamilton ciągnie się za jakimś w deszczu, z jakimś Williamsem, to co robi? Widzi, że go blokuje i że chamsko jedzie i że... Ale stary, rozumiesz, to jest gra. Ale człowieku, jak by zrobił Lewis Hamilton? Jak by zrobili ci profesjonalni sim racingowcy? I tak byłbym piąty. No to co, no ale ja wolę, żebyśmy poszli normalnie, ale... Dobra, okej, okay, może moja wina i tyle. Przepraszam za to i zapomnimy już o tym temacie, bo... Ale dasz nagranie, nie będę ci zgłaszać, ale chcesz sobie zobaczyć. Nagrania ci nie dam, nie masz szans. Ale ja stream będę... Mi chodzi, żebyś mi to po prostu pokazał. Ja już to oglądam na streamie, poczekaj. Na stream zresztą będzie zapisane. Nie ma tego na streamie, oni tam siedzą, bo... To płacisz. A ty im coś płacisz, Bawek? Zresztą ciekawi, wiesz? Nawet nie wiem. Ej, proszę. Ile jest za siódme miejsce? Dwa punkty chyba. Dwa punkty. Dobra, zostały mi dobra, trzy kółka. Jezu, jak jestem blisko tego. Ja i tak go nie będę zgłaszał. Pewnie bym to sobie zobaczył.
Dobra, nawet przepraszam cię za to, ale już no nie mogłem za tobą się siedzieć. Jeszcze raz byś taki numer wywinął i tyle. Ale człowieku, byłbyś czwarty. Nic byś więcej nie zyskał tam. Ty my jednym Dave Bomba, a ty go zrobiłeś takiego Dave Bomba, że aż tej... Okej, okay, nawet to były dwie zmiany toru jazdy na tym. Na prostej. Na której tam prostej? Były dwie zmiany toru jazdy. Gdzie niby? Pokaż mi to. Ja jechałem na prawie... Najpierw zjeżdżasz na wewnętrzną, potem na... Potem ale ja to mam wszystko nagrane z pierwszej osoby, spokojnie. Ale nie, najpierw zjeżdżasz na wewnętrzną, potem na zewnętrzną, potem znowu na wewnętrzną. Ale ja wiem, co ten Bawet robi, wiesz, że zostanie wyprzedzony. Niepotrzebnie jedzie po chamsku, żeby nie zostać wyprzedzony, zamiast trzymać się swojej linii jazdy. Wyprzedza na tor jak normalnie, jak gdybym sam na tym torze. Czy ja mam na 60% medach walczyć z tym, który jest na 14? No to ja nie mogę walczyć jak chcesz, ale uczciwie. Ej, słuchajcie, powiem wam tak. Było. W zakręcie numer 6, po wyjściu z zakrętu numer 6 Bawet zjeżdża na wewnętrzną. Potem lecicie siódemką, Bawet jedzie wewnętrzną, dojazd do ósemki zjeżdża na zewnętrzną i do hamowania do ósemki zjeżdża na wewnętrzną. A ty to nagrywałeś? To jest na streamie wszystko. Serio? To co sobie zobaczyć? O, Nerdziu wygrał. Ja to, powiedz mi tam swoje te minuty. No, podwójne podium! Teraz jeszcze minutę streama. Pyk! Powiedzcie, jak będą wyniki wyścigu już? Nie, ja spokojnie sobie dojeżdżam do mety po 5 dzisiaj. Piąte miejsce to jest 7 punktów. 4 czy... Ile? 4. To jest minuta, już dokładnie powiem minutę. Minutę na minutę zajścia. Jest. Minuta, już ci też powiem, nie mogę minuty zobaczyć. Szlak. To jest około 8-3 do końca. 8 minut do końca około. Dlatego do tego. 8 minut do aktualnego live'a. Regacji, mam. Bo zjeżdżasz to na wewnętrzną, nie. Potem na zewnętrzną i do hamowania zjeżdżasz na wewnętrzną. A tego nie wolno. Ale pokaż mi to ten, gdzie to jest. Bo ja to chcę zobaczyć. Które to było okrążenie? Które to było okrążenie? Jest te chyba 6 czy tam 7. Dobra, może być. Ładnie. Ale ty jakby najpierw zjechałeś na wewnętrzną, potem na zewnętrzną i potem na dohamowaniu zjechałeś na wewnętrzną. To nie jest dozwolone. Ja wam to pokażę. Daj mi to znaleźć najpierw. Dobra, patrzcie mój stream. Siódme miejsce, pierwsze punkty w lidze. Jest tak jest. Tego czegoś, dobra. Nie, ja uważam, że tam powinna być kara, szczerze, osobiście. Widzicie? To już tylko mi się Discord zlagował. Ja sobie to zobaczę na streamingu, bo tam lepiej widać. A pierwsze osoby. Nie, ja osobiście uważam, że tam powinna być kara, nie wiem jak wy. Dobra. Masz za Baweta, to też tak kręci się. No tak, za Baweta. Bo chciał, nie chciał. Najpierw było najpierw zjechał na wewnętrzną, potem na zewnętrzną i już na dohamowaniu na wewnętrzną zjechał. I wiedział, że tam ktoś i centralnie w twarz ci zjechał. No to, ale to patrz, widzisz tego Discorda już? Już czekaj, już spalam streama. Czy już spalam tego, rozmowę. Już wyniki robię, nawet poczekaj. Koniec, co nie? Mhm. Ta. To dzięki za grę, siema. Siema. Dzięki, widzimy się za tydzień. Nerdzio. Dzięki. Teraz widzisz już? Discord mam laga, dobra, już dołącz do streamu. Wyłączę 19, ono mi laguje wszystko pewnie, nie? Dobra, dzięki panowie. No to wszystko będzie na 19.